Na przełomie kilku ostatnich miesięcy odnowiono kolejne świetlice wiejskie należące do gminy Praszka. Celem prac było podniesienie standardu poszczególnych placówek, które na co dzień gromadzą i integrują mieszkańców sołectw. Przychodzą do nas trzylatki, przychodzą też i nastolatki, przychodzą starsi, grupa teatralna Klepisko, mamy klub seniora, także no każdy z mieszkańców, niezależnie od wieku, na pewno coś u nas znajdzie. Remontem objęte zostały świetlice wiejskie w Brzezinie, Strojcu i Ganie. Zostały pomalowane ściany, wcześniej zostały wymienione stoliki, był zrobiony też korytarz. To akurat była inicjatywa pani dyrektor publicznego przedszkola w Ganie. Z funduszu sołeckiego zostały zakupione naklejki na ścianę i na drzwi wejściowej. W Brzezinie odnowiona została stara podłoga, usunięto drewniane deski, położono nowe płytki. Zainstalowano ogrzewanie podłogowe oraz rozebrano scenę. Wnętrze świetlicy w Strojcu już nie jest pomarańczowe. Ponadczasowa biel obiektywnie powiększyła przestrzeń. Odnowiono również sufit. W ubiegłym roku żeśmy zrobili nową papę, położyli także, żeby było bezpiecznie, żeby dach nie ciekł. Tutaj można zobaczyć, wyłożyliśmy takimi płytkami ścianę, zrobiony jest sufit, wymienione okna, wymienione centralne ogrzewanie, odmalowane tutaj to wszystko. Można tam dalej zobaczyć, jest panorama Strojca, gdzie mieszkańcy, którzy tutaj przychodzą do świetlicy, mogą zobaczyć sobie swoje domostwa. To, co mamy jeszcze fajnego, co się też wydarzyło, to tam na telewizorze można zobaczyć i oglądać na żywo Bociana Strojeckiego. Umieściliśmy kamerę tutaj na dachu świetlicy i wszyscy mieszkańcy, czy też wszystkie osoby, które korzystają z internetu, mogą na żywo oglądać naszego Strojeckiego Bociana. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego i inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości. Prowadzona jest również działalność kulturalna i edukacyjna.